Pandemia mocno wpłynęła na zmianę zachowań klientów, również jak również po stronie działalności gospodarczych czy sieci detalicznych. Musimy się przyzwyczaić do nowej, do tak zwanego new normal, czyli low touch economy, sytuacji, gdzie wszystkie firmy, wszystkie ogólnie ludzie będą szli w kierunku zmniejszenia tego dystansu, zwiększenia dystansu społecznego, również w usługach. Tak więc to, co już widać od pewnego czasu i to, co na pewno myślę, zostanie jeszcze bardziej na większą skalę rozpropagowane, to bezobsługowe kasy, czyli samoobsługowe kasy, w których ten obrót bezgotówkowy oczywiście jest jedynym możliwym na małą skalę obrót gotówkowy. Tak więc myślę, że to będzie na pewno dużym takim krokiem i to ulegnie przyspieszeniu.